Słychać? TV? Teraz taka piteczkę mała uroczystość, tutaj proszę o zabranie głosu. Przewodniczącego. Dawno nie było takiej uroczystej sesji, a w międzyczasie kilka takich zdarzeń istotnych dla naszej gminnej wspólnoty. Pierwsza, to chronologicznie zapraszamy tutaj panią Elżbietę Bajszczak. Zapraszamy pana Krzysztofa Sadowskiego, sołtysa i radnego Sadi Skwarne. I zapraszamy sołtysa Śródnik, pana Jana Uchmana. Zostali oni wyróżnieni na okoliczność 25-lecia samorządu terytorialnego. Wystąpiliśmy z wnioskami o więcej tych odznaczeń, ale tutaj prezydent zdecydował się wyróżnić 3 osoby z naszej gminy. One są przed nami. Ja jeszcze raz serdecznie państwu gratuluję i może odczytam wspólne gratulacje, które tu z przewodniczącym przygotowaliśmy. Przyznane wyróżnienie to wyraz uznania dla państwa osiągnięć i zaangażowania w problemy wsi oraz umiejętności integrowania ludzi wokół spraw ważnych dla społecznej wspólnoty. Niech oddanie lokalnym sprawom i mieszkańcom będzie zawsze nadrzędnym celem, a zaufanie, którym zostali państwo obdarzeni, dodaje odwagi i wytrwałości w wypełnianiu powierzonej misji. Jeszcze raz gratulujemy państwu sukcesów i życzymy kolejnych dokonań służących dobru państwa oraz całej lokalnej społeczności. Myślę, że gorące brawa. Można się włączać do tych gratulacji dla państwa. No jest to bardzo ciężka praca i tyle lat uzyskać to zaufanie od mieszkańców przez pełnej ciągłości, bo z tego co dobrze pamiętam, to która to już kadencja? 7 kadencja też. Wszyscy 7 kadencji, czyli od początku prawie samorządu. Od początku. No, wielkie gratulacje. Zaczniemy od złotych. No jedyny tutaj taka uwaga, myślę, że istotna, że niech pochwali się nasi odznaczeni tymi krzyżami. Także... Nie no, to pokażcie. No, kilogram złota. Jeszcze raz wielkie brawa. Zapraszamy tutaj do nas serdecznie najsilniejszego człowieka w naszej gminie. Możemy przyjąć prawa. Także tutaj pan Karol Boguszewski z miejscowości Skwarne w październiku uzyskał tytuł wicemistrza Polski w kategorii 120 kg juniorów do 23 rywalizacji w Mistrzostwach Polski seniorów. Ogólnie tak. W trójboju siłowym klasycznym, może zaraz Karol nam powie, co podnosił. Ja tutaj widzimy zdjęcia z samych zawodów i może też podobnie odczytam gratulacje tutaj dla pana Karola i wspomnę, że tutaj od początek kariery troszeczkę mógł się wiązać z samorządem, zaangażowanie tutaj sołtysa Ryszarda Skorysa i tam jakaś siłownia funkcjonowała przez głowę siłownicy, ale tak też to początek tutaj Karol swojej wytrwałości i pracy osiągnął tak znaczący sukces, którego chcieliśmy pogratulować. Czyli dla pana Karola Boguszewskiego, wicemistrza Polski, w trójboju siłowym klasycznym znaleźć się w gronie najlepszych z najlepszych to satysfakcja i radość z pokonanych trudności w dążeniu do celu. Wyrażamy uznanie dla pana osiągnięć i entuzjazmu do podejmowania wyzwań związanych ze sportem. Jednocześnie zapewniamy, że pana osiągnięcie przyczyniło się również do podniesienia prestiżu naszej gminy.
Wyznaczanie sobie ambitnych celów i konsekwentne ich realizowanie jest najlepszą drogą do osiągnięcia sukcesu. W imieniu własnym oraz całego samorządu gminy Cegów pragniemy złożyć najserdeczniejsze gratulacje z okazji tak spektakularnych osiągnięć wraz z życzeniami wielu kolejnych zwycięstw oraz satysfakcji z osiąganych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Serdeczne gratulacje i brawa do pana kolegi. Witam wszystkich. Bardzo dziękuję, że zostałem tutaj zaproszony. Jest mi niezmiernie miło. I no, na pewno to jest zaszczyt dla mnie, że zostało tutaj bardzo ładnie docenione moje staranie i tyle lat treningu. I coś o tej konkurencji. No to trójbój siłowy klasyczny, jak sama nazwa wskazuje, składa się z trzech konkurencji. To jest przysiad ze sztangą na barkach, znaczy na plecach, wyciskanie leżąc oraz martwy ciąg. Nie mam za bardzo jak tutaj zademonstrować tego, prawda? Ale no i wynikiem jest to suma tych trzech konkurencji i dzieli się wszystkich zawodników na wiek i kategorie wagowe. A dlaczego to się nazywa trójbój siłowy klasyczny, a nie trójbój siłowy po prostu? Bo jest też trójbój siłowy, w którym dopuszczone są takie bardzo sztywne na przykład koszulki, spodenki, co trochę pomagają jednak podnosić, a w trójboju siłowym klasycznym jest to zakazane, czyli tak naprawdę są tylko my i sztanga. Trójbój siłowy klasyczny nie jest dopuszczony do oligarchy, ponieważ jest zbyt dużo nieczystych zawodników, tak powiem. Chciałbym jeszcze raz podziękować panu wójtowi i wszystkim, co przyczynili się w pewnym stopniu tam, żebym tutaj się właśnie mógł znaleźć. I jest mi niezmiernie miło, jest to dla mnie na pewno dużo to dla mnie znaczy. Dziękuję. Słychać TV.